w obecnej chwili bardzo dużo mówi się na temat koronawirusa, a ja chciałam się dowiedzieć, jakim zagrożeniem może być koronawirus dla kobiety, która jest w ciąży. Czy jest w ogóle zagrożeniem? Z tego, co wiem, kobiety w ciąży raczej nie chorują. Przynajmniej do tej pory nie wskazywano na takie przypadki. Natomiast jeżeli chodzi o koronawirusa, stoimy troszeczkę wobec nieznanego i myślę, że troszeczkę ulegamy panice. Generalnie kobieta w ciąży powinna unikać kontaktów z osobami chorymi, niekoniecznie zainfekowanymi koronawirusem, ale znacznie chyba bardziej groźniejsza jest wirus grypy. I każda infekcja wirusowa, w zależności od tego, na jakim etapie ciąży, może mieć swoje skutki niekorzystne. We wczesnym etapie może dochodzić do wywołania poronienia, do uszkodzenia płodu, w późniejszym może prowadzić do niewydolności oddechowej u ciężarnej, więc każda infekcja wirusowa może doprowadzić do swoich niekorzystnych następstw. Generalnie ciężarne kobiety powinny unikać dużych skupisk ludności, powinny jak najdalej unikać osób kichających, osób zainfekowanych, ale nie można popadać w przesadę, kupować maseczki, siedzieć w domu. Jest to przesada. W Polsce nie ma aż takiego dużego zagrożenia, przynajmniej na dzień dzisiejszy, koronawirusem, jakie jest na przykład grypą. W większości szpitali wprowadzono zakaz odwiedzin na oddziałach, nie z powodu koronawirusa, tylko z powodu grypy, która panuje. A o czym się tak specjalnie dużo nie mówi. Więc myślę, że tutaj jest generalnie dbanie o higienę, mycie częste rąk, unikanie kontaktów bezpośrednich z osobami zainfekowanymi, na przykład uścisk ręki, o czym zapominamy. To jest taki nasz gest bardzo, bardzo miły i bardzo powszechny, ale jednak świetna transmisja dla wirusów, różnego rodzaju zresztą. I przede wszystkim unikanie tych dużych zbiorowisk ludzi, komunikacja miejska, imprezy masowe. To w zupełności powinno wystarczyć.